body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z serii Czytać każdy może. Z Google przepraszam za drobne niewygodności. Na korytarzu sąsiad wymienia drzwi. Obok mnie moja piękna żona z moją jakże piękną córką robią szopkę bożonarodzeniową, także mogą komentować, mogą dyskutować, a wy musicie tego słychać. Jak wiecie, staram się wykorzystywać wolne chwile, żeby wam te vlogi nagrywać. A jak wiecie, seria Czytać każdy może jest jedną z moich ulubionych serii, gdyż ponieważ książki są super. Tak, Haniu? Na przykład, ja lubię kredki. Tak, no bo z żoną ostatnimi czasy czytamy dosyć dużo. I jak wiadomo, dzieci rodziców swoich naśladują, więc zamiast siedzieć w komórkach czy w tabletach, to staramy się czytać i nasza córka na szczęście została zarażona tym faktem. I co robimy, Haniu? I czytacie mi na dobranoc bardzo dużą część Harry Pottera. Tak, i właśnie czytamy Hani Harry'ego Pottera. Kupujemy sobie w twardej oprawie taką fajną serię. I przed snem, albo nawet w dzień, tak? Jak się Hani na przykład bawi lalkami, albo... Kockami to staramy też je... też się tego... Co ja gadam? Staramy też się jej czytać tego Harry'ego Pottera, żeby miała coś fajnego i fajną odskocznię od bajeczek, tak? Bo bajeczki to nie wszystko, tak? Trzeba czytać, tak, Haniu? Tak czy nie? Tak. No także słuchajcie się Hani, mnie się słuchać nie możecie. Jak widzicie na górze... Nie może. Dobrze, że mamy tutaj panią nauczycielkę, to zawsze pomoże. Oczywiście nie musicie. Co ja gadam? Jak widzicie, na górze jest fajna nakładka z krewniaków, słuchajcie. Dzięki niej widzicie, że za 39 dni mogę oddać krew, bo jak wiecie, ostatnio ją oddawałem, teraz czekam na następną możliwość, żeby to zrobić. Na dole oczywiście pomagamy Dominice, to cel donate'ów na najbliższy czas, bliżej nieokreślony. Jak bierzemy całą kwotę, to z tego, co dostanę, oczywiście pomijając prowizję, zrobimy donate'a, bo tak trzeba. Trzeba pomagać, tak, Haniu? Tak. Trzeba pomagać. Jeżeli chodzi o wątek główny, bo już minęły 3 minuty, a tak naprawdę nic ważnego wam jeszcze nie powiedziałem, to moi drodzy... Powiedziałeś? Powiedziałem, tak, ale nie o książce, tak? Ale książka nie jest najważniejsza. W tym vlogu oczywiście jest. Lee Child, Wróg bez twarzy. To jest moje wydanie, natomiast z tych wydań było już 5 albo 6, bo szukałem wam różnych grafik do tego vloga, ale się poddałem, bo mówię, 5-6 wznowień już było. Książka nie jest pierwszej młodości. 2008 rok to było pierwsze wydanie, więc już kilka tych wznowień było. A jak podejrzewam wiecie, Lee Child to jest jeden z bardziej czytanych w Polsce i na świecie autorów tego typu, tak? Czyli książki kryminalne, sensacyjne, szpiegowskie, bo tutaj wszystko tutaj znajdziecie w środku. Wczoraj... Nagarzę się teraz żonie, ale znowu zawaliłem noc. Co ja gadam? Bo skończyłem czytać tak chyba o pierwszej książkę, bo nie mogłem się oderwać, tak? Ostatnie powiedzmy 80-90 stron dochodziła północ, potem byłem się myć, żeby grzecznie umytym pójść do żony do łóżka i czytałem, po prostu nie mogłem się oderwać. A jak to w przypadku Lee Childa bywa bardzo często, jego książki po prostu na samym początku, po krótkim wstępie walają cię w fotel, trzymają i nie chcą cię puścić. Wartka akcja, zwroty akcji, wybuchy, morderstwa, strzały i tysiąc innych rzeczy. Wszystko określone bardzo fajną literaturą, dowcipem. Więc to chyba jest to, co króliczki lubią
najbardziej. Jack Reacher, czyli były policjant wojskowy, znowu sobie grzecznie pracuje, incognito, znowu bez konta, znowu bez telefonu. Ale jak wiecie, jego kłopoty, czy może jego przeszłość go bardzo często łapie. Tutaj też spotka detektywa, który go szuka. On oczywiście incognito się nie przyznaje do tego, że on jest właśnie Jackiem Reacherem. A potem znajduje tego detektywa martwego i zaczyna się cała historia, która trzyma nas w napięciu przez te, poczekajcie, 450 stron i puścić nie chce. Jack Reacher spotyka swoją miłość z lat, może sprzed 20 lat. Spotyka ją na pogrzebie ojca, który był jego przełożonym, jego dowódcą. I to wszystko jest pięknie wmontowane w akcję, która nas zaskakuje, bo chodzi o Wietnam, tak? Wątek bardzo dobrze rozwinięty w amerykańskiej popkulturze. Dochodzi do ludzkich tragedii, dochodzi do wykorzystywania wierzących w to, no chodzi o to taki temat tabu w Stanach jest, tak? Czyli są ludzie, którzy jeszcze myślą, że jeszcze w Wietnamie są gdzieś przetrzymywani jeńcy, bo tych zaginionych w akcji było kilka tysięcy i ludzie naiwnie wierzą, że takie obozy jeszcze gdzieś istnieją. Ludzie wierzą, rodzice wierzą, że ich dzieci gdzieś tam jeszcze są. I to wszystko jest pięknie smakiem napisane. Jest postać bez twarzy, tak? Która, no jak pamiętam te kilka książek Lee Childa, które przeczytałem, to powiedziałem, że to jest jedna z gorszych postaci. Mimo, że jest nie do końca sprawna fizycznie, to jedna z najbardziej przerażających postaci, jakie się tutaj w tej książce zżył. Mama prosiła, żebyś poczekała, to poczekaj chwileczkę, tak? No, budowa takiej pięknej szopki to ciężka sprawa. Słuchajcie, książka trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. I książka, w której Jack Reacher się myli. To jest książka, w której Jack Reacher popełnia błędy. I to jest coś, co lubię właśnie w powieściach Reachera. Mimo tego, że to jest świetnie wyszkolony były major żandarmerii, mimo że zna sztuki walki, że jest świetnym śledczym, to jednak nie jest człowiekiem bez skazy. Ma te swoje za uszami i się myli, tak? Nie pamiętam książki, w której Jack Reacher byłby dwukrotnie postrzelony. Tutaj tak się zdarzyło. Nie pamiętam książki, w której Jack Reacher omal nie spowodowałby, że jego osoba, którą on ochraniał, zginęła. Także jest tutaj naprawdę dużo fajnych takich rzeczy, które często w tej literaturze amerykańskiej są pomijane. Tam często po prostu jest super bohater i tyle. Tutaj tak nie jest. I to też jest bardzo, bardzo fajny wątek. Nie chcę wam opowiadać książki, bo to też nie chodzi o to, żebyście mieli tą fabułę, bo to trzeba samemu przeczytać. Ale uwierzcie mi, że książka trzyma i puścić was nie chce. I czyta się bardzo, bardzo przyjemnie. Jestem ciekawy, co będzie dalej, bo jest to tak naprawdę chronologicznie jedna z ostatnich chyba części. Mnie zastanawia, co się stanie, bo tutaj wychodzi na to, że Jack Reacher zrobi coś, czego nie robił nigdy, czyli że się osiedli w jednym miejscu. I jak wiecie, albo jak nie wiecie, bo jeszcze nie mieliście przyjemności czytać książek Lee Childa, to nie jest w jego stylu, bo po prostu Jack Reacher jest typem samotnika, człowieka, który się nie wiąże na dłużej, który w jednym miejscu długo nie wysiedzi. Tak, Haniu? Chodź, jak chcesz. Tylko czego mi pokazujesz. Powiedz, Haniu, dlaczego trzeba czytać książki. Albo dlaczego lubisz, że czytamy Harry'ego Pottera. No bo on ma dużo historii, jest ciekawy i
zawsze jak już prawie myślę, że go wypędzą czy coś, to ich nauczyciel czy nauczycielka ich nie łapują i właśnie dlatego jest takie ciekawe, bo... Bo są zwroty, to się nazywa zwroty akcji. Tak, i też ten jest taki ten, że to jest ciekawe, bo ich rodzic, bo jego rodzice umarli, a on przeżył z jedną... Szramą na czole, tak? Tak, która wygląda jak piorun. No to widzicie, dlatego warto czytać książki. Jeżeli 6-latek jest zafascynowany Harry Potterem, to wierzcie mi, że osoby troszkę bardziej dojrzałe będą zafascynowane tą książką, bo to nie jest książka dla dzieci. Jest to książka? Nie, to jest książka dla dorosłych, bo jest tutaj trochę brutalności, trochę innych sytuacji, o których dzieci wiedzieć nie powinny. Ale jest to książka, która też ale ma zwroty akcji. Harry Potter jest dla 7-latek. Tak, no to jest tak od 17. Tak, ale Harry Potter jest od 7 lat, a ja mam dopiero 6. I też nie powinnam tego wszystkiego słyszeć, ale jak mi się to tak strasznie podoba, też są takie te, trochę takie smutne rzeczy, ale to nie są tak bardzo smutne, bo... Coś się z tymi robi rzeczami, że ich się dobrze kończą, tak? Tak, że dobrze się kończą, że na przykład ten ktoś, kto już leży na przykład... Ożywa. Ożywa. Jest taki... Jakby nie wiem na co, jak by to powiedzieć. To jest po prostu... Super zaskakujące, tak. Pełne napięcia, są zmiany... wartka akcja, która zmienia swój bieg i myśli, że coś się będzie działo źle, ale się kończy dobrze, tak? Tak. To jest takie magiczne. Magiczne i tak, i właśnie... No bo to jest Harry Potter, jest czarodziejem i właśnie jakby ktoś do kogoś tego zaczarował, żeby po minucie ten drugi wstał, jakby coś takiego było. Jakby jakiś taki cud. Dobrze, to powiedz, po kim jesteś taka wygadana? Poniki? Okay. Poniki. Poniki, sama. Dobrze, wcale nie po mamie, absolutnie. Ale widzicie, to jest przykład, dla którego... dzięki któremu powinniście wiedzieć, że książki czytać należy. A Harry Potter koniec też może być dla 6-latków, nie przejmuj się. Dobra? My czekamy na ciebie właśnie, jak się Hania sama nauczy czytać. I wtedy nie sobie sama czytała książki. A moi drodzy, wam pięknie dziękujemy za oglądanie, tak Haniu? Tak. Mamy nadzieję, że sięgniecie po którąś z powieści Lee Childa, na przykład po tą. A tych innych części jest naprawdę dużo. Nie patrzcie na nazwę, bo dzisiaj też byłem w Carrefourze kupić mojej córce zupę z... Czego? Z dyni. Z dyni, dokładnie. I uwierzcie mi, że zarazem też Lee Childa jest z jeszcze inną okładką. Także bardzo polecam tego autora. Bardzo polecam trzymające w napięciu od początku do końca książki o Jacku Reacherze. I z tymi właśnie uszami... Hogwarcie. Coś? Tak, też Hogwarty, też Harry'ego Pottera, też czytajcie, jak nie czytaliście, bo to świetna powieść, ale już o tym to więcej powiedziałaby moja żona. Ja też kiedyś czytałem. Nie więcej, to już bym powiedziała ja. Albo Hania. Bo ja, ty wiecie, kiedyś czytałem Harry'ego Pottera tak na siłę, żeby mieć za czym rozmawiać z moją obecną żoną, wiecie, no, jak chcecie zdobyć taką piękną kobietę jak moja żona, to trzeba się poświęcać i nawet tego Harry'ego czytać. Ale to już jest temat na zupełnie innego vloga. Przebijamy chyba piątkę tutaj do kamery. Okay. Ja też wam przebijam. I jeszcze jedną chcę.
i dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.